No, nie możemy się poddawać, to co już wielokrotnie powiedziałam, bo wtedy już nic nam nie zostanie. Natomiast, no też, czy przychodzić i marznąć, to jest to pytanie, że gdzieś w końcu ta energia się wyczerpie, prawda? No tą energię też musimy sobie kumulować na momenty, żeby uderzyć też ewentualnie z większą siłą też. Żeby to jakiś po prostu może nie tyle uderzyć, ale dało efekt. Choćby taki dla społeczeństwa pokazania, że jednak są ludzie, którzy na to się nie godzą. Bo jak będziemy się zaczynać przyzwyczajać do tej rzeczywistości, jaka w Polsce będzie, że Polska zacznie być niedemokratycznym państwem, ale my zaczniemy to oswajać, że Polska będzie izolowana w świecie, ale też zaczniemy się z tym godzić, to będzie już najgorzej.